Paweł Kułak, relacjonujący z okopów NATO. Nie wiem, czy to nie jest mój ostatni papieros w życiu. Mam nadzieję, że przynajmniej ten dokument zyska mi pośmiertną nagrodę. Pozdrawiam. Paweł Kułak, niezależny dziennikarz wojskowy, relacjonuje przemieszczający się oddział natarcia Białegostoku. Musimy to sprawdzić. 2 metry. Foks do mnie. Zostaje rutynowo przeszukany przez wojska Białegostoku. Jeśli nie wrócę, mam nadzieję, że ta... Dobra, jesteś wolny. Proszę o komentarz dowódcy. Kto u was jest dowódcą? Bez komentarza. Proszę iść dalej. Jak widać, siły Białegostoku odmawiają udzielenia komentarza. Widzimy tutaj zwiadowcę. Idź dalej. Jeśli to będzie atak na mnie, będzie to zamach na niezależnego dziennikarza, a Białystok stanie się zbrodniarzami wojennymi. Relacjonował Paweł Kułak. Dzień dobry, nazywam się Paweł Kułak. Relacjonuję z obozu NATO. Jest to ostatnia placówka sił NATO w okolicach Różanek. Szykujemy się do oblężenia przez siły Białegostoku. Jak widać, wojska NATO szykują fortyfikacje. Natarcie powinno się rozpocząć za kilka minut. Nadajemy relacje z bazy NATO. Prosimy o komentarz dowódcę. No co, przygotowujemy się, wygramy, nie? Jaka jest wasza ocena waszych szans przeciwko oddziałom Białegostoku? No, mamy duże szanse, na pewno przegrają. Jaką taktykę planujecie przyjąć? Co, bronimy się i tyle. Rozstrzygające starcie między siłami Białegostoku oraz NATO odbędzie się już niedługo. Mimo iż jestem dziennikarzem wojennym, mam obowiązek założyć ochronę twarzy. Nie wiadomo, czym to się skończy, ale bądźmy dobrej myśli. Jak widać, używane są ostatnie zapasy amunicji. Sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna w obozie NATO. Do starcia jeszcze nie doszło, ale dzielą nas już od niego tylko minuty. Tu już kopane są groby dla pierwszych martwych. To jest druga. To trójka, ty możesz ją wziąć. Saperkę? Nie, to holubka. Okej. Jak ja ich zobaczę, to mam się wycofać, czy zostać tam i na które potem ich zobaczę. Nadaje Paweł Kułak. Z bezpiecznej pozycji na liniach sił NATO. Natarcie powinno nastąpić w przeciągu kilku minut. Dlatego wycofaliśmy się na bezpieczne pozycje za wałami.
i oczekujemy starcia. Pierwsza kola obroniona. Co? Nie ma. Rób. Jest medyk, to jest medyk. W naszym teamie ja. Tak. Ale nie wiem, nie lepiej, żebyś tutaj był. Bo i ktoś się może tam wymienić, co? Ilu i tam jest.